stąd. Możesz dzisiaj być uzdrowiony, możesz dzisiaj być uwolniony. Na tym miejscu możesz dzisiaj mieć nowe życie, możesz dzisiaj być zupełnie nowy, bo Jezus jest Królem, Jezus jest Królem, Jezus jest Królem, Jezus jest Królem na ziemi, tu w nas panuje. Jezus jest Królem, Jezus jest Królem, Jezus jest Królem na ziemi, tu w nas panuje. Tylko w duchu możesz być z nim zjednoczony. Jeśli powiesz dzisiaj tak, nie inaczej. Tylko w duchu możesz być z nim zjednoczony. Inne stanie się dla ciebie cały świat, bo Jezus życie dał, dla ciebie życie dał. Nie ignoruj teraz tego kolego, nie, bo Jezus życie dał, On swoje życie dał. Nie ignoruj teraz tego, Jezus jest Królem, Jezus jest Królem, On panuje tu. Jezus jest Królem, Jezus jest Królem, Jezus jest Królem, rządzi Bóg. Jezus jest Królem, Jezus jest Królem, Jezus jest Królem, rządzi tu w swoim duchu. Jezus jest Królem, Jezus jest Królem, spotkać Jezusa. Bardzo łatwo, bardzo łatwo, bardzo łatwo. On jest dzisiaj na wyciągnięcie twojej woli, bo On ci dał tę wolę, abyś mógł zdecydować, czy go chcesz. Bardzo łatwo spotkać dzisiaj w życiu Króla Królów, Pana Panów, Jezusa. Ja go spotkałam. Bardzo łatwo jest spotkać się z Bogiem. Bardzo łatwo jest spotkać się z Bogiem. Bardzo łatwo jest wezwać imienia Jezus. Bardzo łatwo. To jest bardzo łatwe. Bardzo łatwe. Bardzo łatwe. Nie będziesz miał żadnego wytłumaczenia, kiedy staniesz przed Bogiem na sądzie, że nie poznałeś Go. Ponieważ to jest bardzo łatwe spotkać się z Nim. Bardzo łatwe, bardzo łatwe. Wystarczy zawołać z głębi serca. Wystarczy zawołać. Wystarczy zawołać, bo już wszystko jest zrobione. Wszystko 2000 lat temu. On zgładził cały grzech. On zgładził. Zgładził cały list dłużny, który ciebie obciążał. Wziął listę twoich win i podarł to. Jego rozdarte ciało, Jego zmasakrowane ciało jest obrazem tego, na co zasłużył człowiek, który jest oddzielony od Boga. Nie dlatego, że Bóg jest mściwy, tylko dlatego, że zapłatą za błąd, za oddzielenie od Boga, który jest życiem, jest śmierć. To jest bardzo normalna rzecz. Logiczna rzecz, Bóg jest logiczny. Jeśli nie jesteś połączony z życiem, to znaczy, że jesteś w sferze śmierci. To, że jeszcze jesteś tutaj żywy biologicznie, to jest łaska. To jest łaska, że oddychasz. To jest łaska. To jest łaska, że słyszysz teraz te słowa o tym, że możesz się pojednać z Bogiem. To jest łaska, to jest właśnie łaska. Bóg jest dobry. On utrzymuje cię przy życiu, żebyś mógł Go poznać. Bardzo łatwo jest poznać się z Bogiem osobiście. Bardzo łatwo. Nie przez jakieś wtórne opłatki. Nie przez jakieś klepane modlitwy.
Nie przez to. Przez to, że zawołasz do Niego z głębi swojego serca, że zechcesz wyjść ze swojego małego światka, w którym nie mieści się Bóg, w którym jesteś zapatrzony tylko na to, co widać, na to, co słychać, na to, co możesz poczuć. Nie jesteś tylko ciałem. Pomyśl sobie, nie jesteś tylko ciałem, nie jesteś tylko jakąś wegetującą istotą tutaj na ziemi. Jesteś wieczny, zostałeś stworzony do wieczności. Zostałeś powołany do wielkich rzeczy przez Boga, który jest wielki i potężny, który nie ma upodobania w tym, że ty teraz się nurzasz w jakichś grzechach. On nie ma w tym upodobania. On chce cię wyrwać. Jezus zmartwychwstał po to, żeby wyrwać człowieka ze śmierci. Po to zmartwychwstał. I dzisiaj Go możesz zawołać do twojego życia. W realny sposób możesz poznać Boga, bo to jest bardzo łatwe. Bardzo łatwe jest wezwać imienia Jezus nad swoim życiem. Bardzo łatwe jest spotkać Go osobiście. Bardzo łatwe. Nie ma w tym ani cienia żadnej tajemnicy. To, co mówi Kościół katolicki, że wielka jest tajemnica wiary, to jest gówno prawda. Gówno prawda. Mówię ci prawdę najprawdziwszą. Łatwo jest się spotkać z Bogiem. Łatwo jest wezwać imienia Jezus. Myśl o tym, jeśli życie cię dociśnie, wezwij tego imienia. Ja go wezwałam 21 lat temu. I spotkałam się realnie z Jezusem. Spotkałam go realnie. Od tamtego momentu moje życie jest zupełnie inne. Jestem zupełnie inną osobą. Bóg ożywia człowieka od wewnątrz. On bierze twoje serce i zmienia w coś zupełnie innego. Zaczynasz mieć elektrownię atomową w środku. Zaczyna ci się chcieć żyć. Zaczynasz wstawać rano z wdzięcznością za to, że żyjesz i że jesteś. A nie z dojazdem w głowie i z listą zadań do wykonania i od razu na starcie zmęczony. To nie jest tak. Bóg powołał cię do wielkości, do potęgi i przede wszystkim do tego, żebyś żył wiecznie z Nim. On, kiedy zbierał tutaj uczniów na ziemi, On ich zbierał po to, żeby z Nim byli. I dzisiaj mówi przez moje usta do ciebie: bądź ze mną. Zdecyduj, że chcesz mnie poznać, bo ja już zmazałem wszystkie twoje winy, usunąłem każdą przeszkodę między mną a tobą. Dla mnie było łatwe spotkać się z Jezusem. Wystarczył krzyk mojego serca. Wystarczył krzyk mojego serca. Nawet nie wypowiedziałam żadnego słowa w jednej chwili. Byłam przekonana, że On jest. W jednej chwili spotkałam się z Nim w moim wnętrzu. To jest realne doświadczenie mojego życia. I realne jest również to, co później wydarzyło się w moim życiu. Z osoby, która nie chciała mieć dzieci ze swoim mężem. Nagle zapragnęłam mieć dziecko. Mam dzisiaj troje dzieci, fajnych dzieciaków. Właściwie to dwójka już jest dorosła. Są super. Byłam pracoholiczką. Budowałam swoje poczucie własnej wartości na tym, co pomyślą o mnie inni. Dzisiaj tak nie jest. Mam świetną pracę. Robię karierę dalej. Ale praca nie jest sensem mojego życia. Sensem mojego życia jest Jezus. Źródłem mojego życia jest Jezus. Źródłem mojego poczucia wartości jest Jezus. I to, co za mnie zrobił. On wylał za mnie swoją krew. Wycenił mnie bardzo wysoko. Tak samo wycenił ciebie. On za ciebie oddał życie. Dlatego bardzo łatwo jest się spotkać dzisiaj z Bogiem. Wcześniej nie było to możliwe. W Starym Testamencie nie było możliwe spotkanie się z Bogiem, duch do ducha. Ale w momencie, kiedy
Jezus oddał siebie na ofiarę. I kiedy zmartwychwstał, kiedy przysłał tutaj na tą ziemię Ducha Świętego, od tego momentu jest bardzo łatwo spotkać się z Bogiem, ponieważ On tu jest. Być może widziałeś billboardy z tą głupotą, która jest tam napisana, żeby Duch Święty zstąpił. To jest głupota, ponieważ Duch Święty jest tutaj, na tej ziemi. I ja Go zaprosiłam do swojego wnętrza. I taka jest między nami różnica, między Tobą a mną. Ponieważ ja zaprosiłam do swojego wnętrza Ducha Świętego, czyli Boga żywego. I jestem żywa. A Ty, jeśli nie zaprosiłeś Go do swojego wnętrza, jesteś martwy. I ten, kto jest żywy, kto narodzi się z Ducha Świętego, idzie do nieba. A ten, kto jest martwy i się nie narodzi z Ducha Świętego, na swoją własną odpowiedzialność i na swoją własną decyzję, bo to jest decyzja człowieka, idzie do piekła. To Ty decydujesz dzisiaj. Ty decydujesz. Ty decydujesz. I to jest ta tragedia. To jest ta tragedia właśnie. Bo jeśli będziesz w wieczności i nie wybierzesz tutaj, na ziemi, połączenia z Bogiem, to spędzisz tę wieczność w oddzieleniu od Niego. A jedynie On jest dobry. Jedynie On jest miłością. Jedynie w Nim jest życie. Piekło, kochanie, jest realne. Piekło to jest miejsce oddzielenia od Boga. I człowiek, żyjąc na tej ziemi bez Boga, doświadcza namiastki piekła. Na pewno nie raz. Jeśli nie powiedziałeś, to pomyślałeś, że to, co przechodzisz, to jest piekło. I miałeś rację, bo to jest namiastka piekła. Oddzielenie od Boga. Nawet tu na ziemi, gdzie doświadczasz Jego dobroci, chcąc, nie chcąc, bo słońce świeci na siebie, bo masz czym oddychać, bo potrawy różne Ci smakują, bo jest piękno, bo jest miłość. Doświadczasz tutaj cząstkowo Boga, ale dopóki nie zaprosisz Go do swojego wnętrza, nie jesteś w bezpiecznym miejscu, nie jesteś bezpieczny, bo idziesz do piekła, idziesz tam, gdzie tego wszystkiego nie będzie. Będzie tylko to, co doświadczasz w swojej psychice. Będzie tylko to. Będą tylko lęki, będzie tylko niepewność. Będzie tylko ucisk. Będzie tylko poczucie odrzucenia. Rozumiesz to? Tu na tej ziemi, żyjąc w ciele, możesz zdecydować. I to jest bardzo łatwe spotkać się dzisiaj z Bogiem. Bardzo łatwe. Bardzo łatwe jest wezwać Jezusa do swojego życia. To jest normalna rzecz. Związać z Nim swoje życie. To nie jest nic strasznego. Zostawiam Cię z tymi słowami, przyjacielu. Chcę, żebyś o tym myślał. Nikto nie знает, что будет завтра. Но если у тебя будет вечная жизнь, если ты, если Иисус будет твоим Господом и Спасителем, ты будешь безопасным, независимо от обстоятельств, независимо от того, что пройдет завтра, ты будешь безопасным. И когда умрешь, будешь с Ним на небесах. И ты решаешь. Бог сделал уже все.